Jak czas wpływa na przechowywaną żywność? Jakie zmiany zachodzą w produktach spożywczych podczas przechowywania? W przypadku niektórych surowców i produktów dojrzewających czas działa korzystnie na kształtowanie się jakości i walorów organoleptycznych. W czasie przechowywania żywności produkty spożywcze uzyskują pożądaną barwę, smak, zapach, bukiet, teksturę. Ale już zbyt daleko posunięte dojrzewanie bądź zbyt długie przechowywanie niektórych produktów wiąże się z zachodzeniem niekorzystnych przemian w żywności, zwanych starzeniem. Starzenie żywności można porównać do starzenia się człowieka. Starzenie człowieka przejawia się upośledzeniem niektórych funkcji życiowych, zwiększoną podatnością na choroby, a nawet śmiercią. A jak starzeje się żywność? Podczas przechowywania żywności może dochodzić do szeregu przemian o podłożu fizjologicznym, biochemicznym, chemicznym, fizycznym bądź mikrobiologicznym. Owe zmiany znajdują swoje odzwierciedlenie w pogorszeniu jakości i bezpieczeństwa żywności. Żywność przechowywana może zmieniać wygląd, stawać się twarda, pomarszczona, spękana, zbrylona, może zmienić swoje właściwości. Podczas przechowywania dochodzi do obniżenia wartości odżywczej żywności. W niektórych sytuacjach mogą rozwinąć się drobnoustroje. Czasami również tworzą się związki toksyczne, mogące mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Nie każda żywność starzeje się w jednakowy sposób. Niektóre produkty tracą na walorach organoleptycznych, co jest niepożądane z punktu widzenia konsumenta. Przykładem jest kawa, herbata, susze owocowe bądź ziołowe. Zachodzące zmiany jakości mogą zostać dostrzeżone przez konsumenta. Może on być lekko niezadowolony z jakości produktu, ale zmiany te w żaden sposób nie wpływają negatywnie na bezpieczeństwo produktu i bezpieczeństwo konsumenta. Inna grupa produktów podatna jest na rozwój mikroorganizmów chorobotwórczych. Wytwarzane przez nie toksyny mogą upośledzać pracę organów wewnętrznych, prowadzić do zatruć pokarmowych, zaburzeń neurologicznych, silnych stanów zapalnych, a nawet wykazywać działanie rakotwórcze. W wielu przypadkach konsumenci nie są świadomi tego, że w żywności rozwinęły się drobnoustroje, bowiem nie zawsze one są widoczne gołym okiem. Obróbka termiczna, nawet jeżeli prowadzi do dezaktywacji drobnoustrojów, zwykle nie jest w stanie zniwelować szkodliwego wpływu toksyn wytwarzanych przez bakterie bądź pleśnie. Konsument ma prawo nie posiadać fachowej wiedzy na temat przemian zachodzących w produktach spożywczych oraz ich konsekwencji. Ten problem został dostrzeżony już 100 lat temu. Wówczas zwrócono uwagę na to, że konsumenci są pozbawieni wiedzy na temat przemysłowej produkcji żywności i nie byli oni w stanie samodzielnie ocenić, czy żywność jest zdatna do spożycia. Pierwsze etykiety z datami pojawiły się w latach 60. ubiegłego wieku na skutek żądań konsumentów. Były to dobrowolne inicjatywy producentów żywności, które z czasem zostały usankcjonowane. Regulacje prawne w zakresie znakowania żywności datami różnią się na całym świecie. W Unii Europejskiej obowiązuje spójny system znakowania, zgodnie z którym produkty, których jakość zmienia się podczas przechowywania, ale które zachowują swoje bezpieczeństwo mikrobiologiczne, znakuje się określeniem najlepiej spożyć przed, czyli datą minimalnej trwałości. Pozostałe produkty, takie, których jakość psuje się z powodu rozwoju mikroorganizmów i przez to mogą one stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumenta, znakuje się sformułowaniem należy spożyć do, czyli terminem przydatności do spożycia. Proszę zwrócić uwagę na to, że zwrot najlepiej spożyć przed stanowi swoistą sugestię. Najlepiej, gdybyś spożył przed tą datą. Ale jeżeli nie zdążysz, możesz spożyć później, nic się nie stanie. My gwarantujemy Tobie, że produkt jest bezpieczny. Może nie do końca będziesz zadowolony z jego jakości, ale produkt jest bezpieczny. Sformułowanie należy spożyć do ma charakter takiego nakazu, należy.
czyli nie należy przekraczać tej daty. I spożycie produktu po upływie terminu przydatności do spożycia może wiązać się z wystąpieniem ryzyka dla zdrowia konsumenta. W świetle prawa taka żywność traktowana jest jako niebezpieczna, dlatego nie należy jej spożywać. Ocena organoleptyczna żywności przeterminowanej, która jest oznakowana określeniem należy spożyć do, może prowadzić do błędnych wniosków, gdyż tak jak wspominałam, konsument nie zawsze jest w stanie zauważyć, że w żywności rozwinęły się drobnoustroje. Data minimalnej trwałości poprzedzona jest sformułowaniem najlepiej spożyć przed, po której następuje dzień, miesiąc i rok, rzadziej dzień i miesiąc, miesiąc i rok albo sam rok. W przypadku tych dwóch ostatnich sformułowań data jest poprzedzona zwrotem najlepiej spożyć przed końcem. Oznaczenie daty powinno występować w tym samym miejscu, w którym podana jest nazwa produktu, jego skład, wartość odżywcza. Jeżeli nie jest możliwe wydrukowanie daty w tym miejscu, to na opakowaniu musi się znaleźć wyraźne wskazanie i odesłanie do miejsca, gdzie ta data się znajduje, na przykład za pomocą zwrotu na górze opakowania albo na nakrętce. Termin przydatności do spożycia poprzedzony jest sformułowaniem należy spożyć do. Po nim następuje data w formacie dzień, miesiąc, rok, rzadziej dzień i miesiąc. I podobnie jak poprzednio, określenia te muszą znaleźć się na tej części opakowania, gdzie podana jest jego nazwa, skład, wartość odżywcza. Jeżeli nie jest możliwe wydrukowanie daty w tym miejscu, miejsce jej występowania musi zostać wyraźnie wskazane. Daty, które z założenia miały pomóc konsumentom, stały się źródłem wielu nieporozumień i niejasności. W Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu realizowany jest projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki zatytułowany Znakowanie w budowaniu świadomości konsumpcyjnej nabywców żywności na rzecz zmniejszania jej marnotrawienia. Okazuje się, że 40% Polaków zgłasza trudności ze znalezieniem daty na opakowaniu. Kupujemy zbyt dużo, nie potrafimy planować zakupów, przez co nie spożywamy całej żywności przed upływem terminu przydatności do spożycia albo daty minimalnej trwałości. 40% Polaków nie potrafi prawidłowo zinterpretować określenia najlepiej spożyć przed. Prowadzi to do przedwczesnego i niepotrzebnego wyrzucania żywności, która jest wartościowa i zdatna do spożycia. Wyniki naszych badań pokazują, że znaczna część społeczeństwa wyrzuciłaby przeterminowane produkty po upływie daty minimalnej trwałości. Taką deklarację złożyło 7 na 10 Polaków w odniesieniu do mleka UHT, 6 na 10 Polaków w odniesieniu do żywności gotowej i prawie połowa Polaków w odniesieniu do owoców konserwowych. Brak pewności co do znaczenia określenia najlepiej spożyć przed powoduje nieuzasadnioną obawę o zdrowie nasze, o zdrowie najbliższych osób i w konsekwencji przyczynia się do marnowania żywności. Dużą trudność sprawia konsumentom odróżnienie dat na produktach podobnych, ale znakowanych odrębnymi określeniami. Wyniki naszych badań pokazują, że konsumenci uzależniają sposób postępowania z produktem od kategorii produktów, w ramach której traktują produkty jednakowo. Tymczasem klucz jest inny. To, czy produkt jest znakowany datą minimalnej trwałości czy terminem przydatności do spożycia, nie zależy od kategorii produktu, tylko od sposobu jego wytworzenia i utrwalenia. Produkty stabilne mikrobiologiczne. Suche, takie jak ryż, makaron oraz poddane działaniu wysokiej temperatury mogą być znakowane datą minimalnej trwałości ze względu na stabilność mikrobiologiczną. Natomiast na rynku mamy również podobne produkty, takie jak mleko, dania gotowe, owoce, które znakowane są terminem przydatności do spożycia z tego względu, że sposób ich wytworzenia i utrwalenia nie daje stabilności mikrobiologicznej. Czy na wszystkich produktach spożywczych znajdują się daty? Nie. Niektóre produkty nie muszą takich dat posiadać.
Wśród nich są między innymi owoce, które nie zostały pokrojone, nie zostały obrane, pieczywo, które z założenia ma być spożyte w ciągu jednej doby, gumy do żucia, sól, cukier, ocet oraz niektóre wyroby cukiernicze. Co z terminem trwałości, gdy opakowanie zostało otwarte? To zależy od produktu. W niektórych sytuacjach, na przykład makaronu, otwarcie opakowania nie wpływa znacząco na trwałość produktu. Natomiast są takie produkty jak mleko. Bez względu na to, czy jest to mleko znakowane określeniem najlepiej spożyć przed, czy należy spożyć do, trwałość takiego mleka zmienia się drastycznie po otwarciu opakowania. I w takiej sytuacji na opakowaniu musi się znaleźć instrukcja dla konsumenta, która określi czas przechowywania produktu po otwarciu oraz warunki przechowywania. Tylko niewielka część polskich konsumentów wiedziała o tym, że należy poszukiwać takiej dodatkowej informacji na opakowaniu mleka UHT. Kwestie związane z otwieraniem opakowania nie zawsze są właściwie rozumiane także przez osoby zawodowo zajmujące się żywnością. Przechadzając się po sklepach, nie trudno jest zauważyć, że szpilki cenowe bardzo często są wbijane w opakowania wędlin, które zostały próżniowo zapakowane albo z wykorzystaniem modyfikowanej atmosfery. Wkłucie szpilki powoduje przerwanie barierowości opakowania, do środka dostaje się powietrze i trwałość takiego produktu ulega gwałtownemu skróceniu. Znaczenie przekłutego szpilą celnową opakowania jest mniej więcej takie, jak przekłutego szpilką balonu. Przeglądając fora internetowe, nie jest trudno zauważyć, że konsumenci mają wątpliwości co do znaczenia dat, nie są pewni tego, kiedy żywność można bezpiecznie spożywać, a kiedy nie należy tego robić. Czasami też mają trudność ze zrozumieniem tego, że w ogóle występują dwa rodzaje takich określeń. Zapamiętajmy więc, po upływie daty minimalnej trwałości żywność może być bezpiecznie spożywana. Po upływie terminu przydatności do spożycia środek spożywczy uznawany jest za niebezpieczny. Najlepiej zatem nie doprowadzać do przeterminowania żywności, zwłaszcza tej znakowanej terminem przydatności do spożycia. Jak to zrobić? Czytaj etykiety. Zwracaj uwagę na dwa typy dat, na datę minimalnej trwałości i na termin przydatności do spożycia. Planuj swoje zakupy. Zanim pójdziesz do sklepu, sprawdź, co masz w lodówce. Przechowuj żywność prawidłowo, zwracaj uwagę na instrukcje przechowywania podane przez producentów żywności. Sprawdzaj daty i w pierwszej kolejności wykorzystuj produkty z krótkim terminem przydatności do spożycia. Dziel się, wspieraj organizacje pomocowe, korzystaj z zamrażarki. W ten sposób możesz utrwalić wiele produktów spożywczych, nie tylko mięso. Możesz przedłużyć trwałość masła, pieczywa. Szukaj inspiracji, pomysłów na nowe przepisy z wykorzystaniem pozostałości posiłków. Bądź świadomym konsumentem. Dbaj o siebie, dbaj o innych, dbaj o planetę. Dziękuję.